Lanszkron, miasto na północnym wschodzie województwa pardubickiego, historyczna nazwa Landeskrone, jest usytuowane pośrodku równiny i wraz z uroczo otaczającymi go wzniesieniami i górami tworzy przy odrobinie wyobraźni dostrzegalną koronę w krajobrazie tej części Czech. Malownicze miasteczko liczy obecnie ponad 10 tysięcy mieszkańców i stale się dynamicznie rozwija, o czym świadczy modernizacja produkcji przemysłowej, nowoczesny przemysł maszynowy i elektrotechniczny. Nie tylko swoim obywatelom zapewnia różnorakie możliwości w dziedzinie nauki, kultury i sportu, jest również głównym ośrodkiem administracyjnym dla 22 miejscowości regionu lanszkrońskiego, w którym żyje blisko 25 tysięcy obywateli. Oprócz tego proponuje różnorodne, interesujące i atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu także turystom odwiedzającym ten region. Lanszkron został założony w drugiej połowie XIII wieku w wyniku podbojów króla Przemysła Otakara II. Z biegiem czasu stał się głównym ośrodkiem ekonomicznym rozległych dóbr lanszkrońsko-lanszperskich. Między historycznymi postaciami mającymi związek z Lanszkronem znajduje się Wacław II, Zawisz z Falkensteina, arcybiskup i kanclerz Karla IV, Petr Jelito, który założył tutejszy klasztor augustiański, później przebudowany na renesansowy zamek. Miasto kolejno było majątkiem rodu Kostków z Postupic, Pernsteinów, Hrzanów z Harasowa, a od roku 1622 Liechtensteinów. Najwybitniejszym obywatelem miasta był w XVII wieku sławny fizyk, matematyk, astronom, lekarz i filozof, rektor Uniwersytetu Karola i badacz w dziedzinie spektroskopii Jan Marek Marci. Jego imieniem nazwany jest nie tylko rynek główny Lanszkrona, ale także krater na odwrotnej stronie Księżyca. Od średniowiecza przetrwał w planie miasta klasyczny, równoboczny kwadrat rynku z unikalnym renesansowym ratuszem pośrodku. Ratusz był zbudowany w latach 1581-82. Po wojnie 30-letniej w mieście zaczęli przeważać osadnicy niemieccy. Miastem zarządza niemiecka rada i kronika miasta zaczyna być pisana po niemiecku. W tamtym czasie także przechodziła przez region lanszkroński znana od średniowiecza historyczna granica czesko-morawska. Końcem XVIII wieku Lanszkron stał się miastem municypalnym, w XIX wieku był siedzibą starostwa powiatowego i sądu, a potem, do roku 1960, siedzibą władz powiatowych. Mieszkańcy Lanszkrona i turyści spragnieni kulturalnych atrakcji mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W mieście działa amatorski teatr oraz chóry i zespoły muzyczne. W ciągu całego roku organizuje się tu mnóstwo interesujących akcji. W czerwcu na przykład dwa festiwale muzyczne. Początkiem miesiąca już zwyczajowo zaczyna się festiwal muzyczny instrumentów dętych praweczków Lanszkron, który ma już ponad 25-letnią tradycję. W drugiej połowie miesiąca przebiega Cermeńskie Święto, międzynarodowy festiwal folkloru, w którym corocznie uczestniczą zespoły i muzycy ludowi z Europy oraz zza oceanu. Miłośnicy sportu mają w przeciągu roku możliwość uczestnictwa lub tylko dopingu startujących w zawodach różnych dyscyplin sportowych. Mały wyścig pokoju AVX czy etapowy wyścig młodych talentów kolarstwa szosowego to region orlicki. Wyższą rangę sportową mają Mistrzostwa Czeskiej Republiki w górskich wyścigach samochodowych na trasie Laudon w Albrechticach. Czas, kiedy radość z uprawiania sportu i turystyki ogarnia całe miasto, to wrześniowa lanszkrońska kopa.
tradycyjny marsz na odległość. Kilkutysięcznej rzeszy uczestników, trasami pieszymi i rowerowymi, o długości od 5 do 110 km. Równocześnie na rynku i ulicach Landskrona przebiega ludowa zabawa, święto miasta z występami zespołów muzycznych i tradycyjnymi targami. Sportowo można się wyżywać także w miejskich ośrodkach sportu. Czeka tu na Was hala Boży Modrego z lodowiskiem w zimie lub powierzchnią do jazdy na rolkach w lecie, mały kryty basen pływacki i sauna. W letnim sezonie naturalne kąpielisko Dlochy Rybnik z zagospodarowaną plażą i mini golfem, dobrze przygotowane boiska do siatkówki, siatkówki plażowej i korty tenisowe oraz boisko do piłki nożnej. Całorocznie zaś działają dwa bowling centra, fitness studio, ściana wspinaczkowa, spinning i squash, lub możecie wykupić loty widokowe oferowane na trzech lotniskach znajdujących się w promieniu 15 km od Landskrona. Przyjemność z uprawiania sportów wodnych i miłą rekreację obiecuje także okolica Stawów, która się znajduje bardzo blisko Landskrona i jest parkiem przyrody. Kiedyś rybne stawy były zakładane oczywiście z bardziej pragmatycznych powodów. Początki landskrońskiego rybactwa sięgają do roku 1433. Wtedy były założone pierwsze stawy, po których do dziś zachowały się tylko poetyckie nazwy – Sztici, Iwoki, Wojtowy. Stawy rybne z czasem zakładali nie tylko ziemianie, ale i bogaci mieszczanie. Całkowita powierzchnia kaskady 7 landskrońskich stawów wynosi 45 hektarów. Najstarszym z zachowanych stawów jest Dlouhy. Założył go już w roku 1464 właściciel dóbr Zdenek Kostka z Postupic. Okolicą stawów prowadzą trasy rowerowe i ścieżki do jazdy konnej. Przez tę krainę spokoju prowadzi również szlak naukowy z informacjami o miejscowej florze i faunie. Spacerując czy uprawiając sporty, nie zapomnijcie dla odświeżenia napić się krystalicznie czystej, naturalnej wody ze źródła Eduarda. Jedną z turystycznie najatrakcyjniejszych okolic Landskrona jest Dolina Morawskie Sazawy, ciągnąca się na długości więcej niż 10 km w górnym biegu rzeki między Albrechticami a Wyprechticami. Miejscami dolina rzeki, wytworzona przez tysiąclecia erozyjnego działania wody, osiąga głębokość 60 metrów. Wzdłuż tej bystrej górskiej rzeki prowadzi szlak naukowy, który współtworzą trasa piesza i kilka tras rowerowych. Trasy rowerowe Landskrońska prowadzą również po najwyższych szczytach najbliższej okolicy, od Czerwenowodzkiego Sedla przez Bukową Chorą na Suchy Wrch, gdzie znajduje się wieża widokowa. Nie omijają również znanych miejsc pielgrzymkowych o nazwie Anenska Studanka i Mariańska Chora, gdzie kościół stoi dokładnie w miejscu rozgałęziania się działów wodnych Europy. Woda z zachodniej płaszczyzny dachu kościoła ścieka przez Czeremenku, Tichą Orlicy i Labę do Morza Północnego, a woda ze wschodniej płaszczyzny dachu kościoła ścieka do Morawskie Sazawy, Morawy i Dunaju, który wpływa do Morza Czarnego. Letni urlop możecie na Landskrońsku spędzić i na grzbiecie konia. Są tu farmy, rancza i szkoły jeździeckie specjalizujące się w hipoturystyce. Okolice przecina wiele dróżek do jazdy konnej, ale jeździć możecie również na przełaj. Kto na koniu jeździć nie umie, ma szansę przewieźć się karetą z końskim zaprzęgiem i zachwycać się widokiem okolicznej przyrody, jadąc tak romantycznym środkiem lokomocji. W zimie jest region rajem dla miłośników narciarstwa. W okolicznych górach znajduje się kilka ośrodków narciarskich. Najbliższe to Ski Areal Czenkowice Bukowa Chora. Znajdziecie tu trasy narciarstwa biegowego
które się łączą z trasami Orlickich Gór, 7 wyciągów, szkołę narciarstwa, wypożyczalnię nart i desek snowboardowych. Zjeżdżać możecie i w Cotkitli, a nocne szaleństwa narciarskie zapewnia areal w Wyprachticach, gdzie mają też tor bobslejowy i oświetloną U-rampę. Z Lanskrona jest również blisko do znanych ośrodków narciarskich, Życzki w Orlickich Górach i Dolni Morawa pod Kralickim Śnieżnikiem. Lanskron to nie tylko wspaniała przyroda, ale i interesujące zabytki przeszłości. Trasy rowerowe prowadzą przez samo historyczne centrum miasta. W samym sercu miasta na lanskrońskim rynku stoi przepiękny renesansowy ratusz, wspaniale zdobiony z graffiti. Lanskron może pochlubić się także zamkiem z gotyckimi i renesansowymi fragmentami, neorenesansowym budynkiem gimnazjum, kilkoma historycznymi kościołami i zajazdem zbudowanym metodą muru pruskiego, zwanym krczma. Trasy rowerowe doprowadzą nas też do zrekonstruowanego renesansowego zamku Tatenice, który był zbudowany na starym szlaku handlowym, wiodącym przez pograniczne lasy. Zamek z zewnątrz, zdobiony z graffiti, pyszniący się renesansowymi portalami dziedzińca, wewnątrz ma dekorację stiukową, jedną z najatrakcyjniejszych na Morawie. Rudoltice, blisko Lanskrona, to interesujące ruiny pierwotnie przebogato zdobionego barokowego nowego zamku, który kilkakrotnie płonął. Teraz jest tam odnowiona wieża widokowa, restauracja dla turystów i rozległe sklepienia do dziś emanujące tajemniczością. Lanskrońsko to nieskażona przyroda, wspaniałe zabytki historyczne i tętniąca życiem współczesność. Blisko jest nie tylko do Czech i na Morawę, ale i do Polski, do Kotliny Kłodzkiej. Z Lanskrona za godzinę dostaniecie się samochodem w okolice Gór Orlickich, gdzie możecie wejść na Kralicki Śnieżnik, oglądnąć bunkry i twierdze systemu obronnego znajdującego się blisko Kralik, zobaczyć wzniesienia Jeseniku, podziwiać wzgórza czeskomorawskiej wyżyny lub zachwycać się wnętrzami morawskich jaskiń, a równocześnie aktywnie odpoczywać i relaksować się w różnorodnej i nieskażonej przyrodzie, typowej dla czeskiego krajobrazu, z koroną w tle.